Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Zapraszam Was na nową serię na naszym kanale, która nazywa się Wideotyp Dnia z PZBookiem. Dwa razy w tygodniu będę Wam przedstawiał typy, które wybieramy z oferty naszego partnera i które po prostu polecamy do grania. Na dzień dobry bierzemy na tapet Kyle'a Lauriego, czyli rozgrywającego Toronto Raptors, który zanotował bardzo słabe spotkanie numer 1 w rywalizacji z Orlando Magic. No i PZBook w swojej ofercie ma możliwość postawienia na to, ile punktów w meczu numer 2 zdobędzie Lauri. Jak pamiętacie, spudłował wszystkie rzuty w swoim spotkaniu otwarcia, skończył mecz z zerowym dorobkiem i przez to m.in. Toronto Raptors przegrali to spotkanie. Oczywiście Lauri będzie chciał się odbić w spotkaniu numer 2 i na to też liczymy, jeśli chodzi o nasz typ, gdyż PZBook ustawił linię zdobyczy punktowych Lauriego na poziomie 13,5. Jeśli spojrzymy na historię meczów Lauriego w meczach otwarcia playoffów, to widzimy, że w dotychczasowej karierze Raptors zagrał takich spotkań 6 i rzuca w nich średnio 9 punktów na mecz, zaledwie trafiając 26% z gry. Jeśli zaś chodzi o mecze numer 2, to jest to średnia ponad 14 punktów i 36% z gry. Sprawia to, że jest to typ bardzo możliwy do wejścia i dlatego go bardzo Wam polecamy. Dodatkowo Lauri na pewno będzie napędzany występem w pierwszym meczu DJ Augustina, czyli rozgrywającego Orlando Magic. Augustin zagrał zdecydowanie lepiej od swojego vis-a-vis. Trafił też bardzo kluczową trójkę w końcówce, która dała zwycięstwo Orlando Magic. Wydaje mi się zatem, że Lauri, który znany jest z tego, że jest bardzo ambitnym zawodnikiem, będzie chciał udowodnić, kto jest najlepszym rozgrywającym tej serii. Z tego też powodu polecam Wam wybranie opcji powyżej 13,5 punktu, jeśli chodzi o Kyle'a Lauriego. To tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku PZBook Typ Dnia. Cześć!